Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojny Historie witają was Kamil Kawalec i Norbert Borczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z Drugą wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast wojenne Historie. Norbert, chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać na dość trudny temat. Mianowicie 1 trzecia ludności II Rzeczpospolitej to były przecież mniejszości narodowe. I tak naprawdę do 1939 roku nie udało się w ramach państwa polskiego stworzyć jakiegoś jednego spójnego społeczeństwa z tej całej mieszanki różnych narodowości. I to właśnie przecież bardzo zemściło się na nas podczas kampanii wrześniowej. A zwłaszcza w momencie, kiedy załamała się polska administracja i kiedy na Ziemię Wschodnie wkroczyła Armia Czerwona. Bo przecież wtedy doszło do. Możemy to śmiało powiedzieć: otwartego wypowiedzenia lojalności państwu polskiemu przez wielu mieszkańców Kresów Wschodnich. Czy mógłbyś dzisiaj opowiedzieć nieco więcej o tym, może niezapomnianym, ale w pewnym sensie wstydliwym i bolesnym temacie? No niestety, Kamilu, masz rację, jest to temat i bolesny, i wstydliwy, no bo wrzesień 1939 roku to jest, jak wielokrotnie to powtarzamy, największa klęska i wojska polskiego w naszej historii, przynajmniej historii nowożytnej, jak i klęska, katastrofa całej naszej państwowości. I nie dość, że we wrześniu 1939 roku bije nas potężny Wehrmacht Hitlera, nie dość, że 17 września 1939 1939 roku dostajemy ten symboliczny cios w plecy, chociaż tak naprawdę już leżeliśmy, ze strony Stalina i Armii Czerwonej, to oba te czynniki powodują wewnętrzną implozję polskiej państwowości. Tak jak powiedziałeś, wielu przedstawicieli mniejszości narodowych otwarcie wypowiada posłuszeństwo państwu polskiemu, otwarcie celebruje zmianę władzy, co jest dla nas i gorzkie, dla nas Polaków jest gorzkie, bo to okazuje, się, że budowana przez 20 lat ta wyśniona przez polskich patriotów Druga Rzeczypospolita jest na kresach ciałem obcym dla dziesiątek, a nawet setek tysięcy ludności, która tam zamieszkuje, a potem otwarcie kontestuje istnienie państwa polskiego, to jest dla nas i gorycz, ale też i fizyczna katastrofa, bo to się często kończy skierowaniem broni przeciwko polskiemu żołnierzowi, to się często kończy rabunkiem majątków ziemskich, to się często kończy samosądami. Wreszcie są to pierwsze zaczyny przyszłego ludobójstwa na Wołyniu, na obszarze Małopolski wschodniej, jest to zapowiedź tego, co dotknie Polaków, ludność polską na wschodzie, zwłaszcza na obszarach ukraińskich, później w roku 1943. Ale pierwsze pacyfikacje wsi, pierwsze morderstwa na tle etnicznym, narodowym, będziemy mieli na kresach już właśnie we wrześniu, październiku 1939 roku, kiedy załamie się polska państwowość, a kiedy jeszcze nie okrzepną nowe. Władze okupacyjne. Co najlepiej pokazują wspomnienia i cytaty żołnierzy wojska polskiego, którzy znajdowali się wówczas na obszarach ogarniętych przez chaos. Niech tutaj za przykład posłuży wspomnienie kaprala podchorążego Janusza Fajsta, żołnierza 79. pułku piechoty dywizji BRZOZA. Dywizja BRZOZA to jedna z dywizji samodzielnej grupy operacyjnej POLEŚ. Prowadząc Pluton marszem ubezpieczonym drogą przez las, napotkałem dwóch żołnierzy siedzących w rowie. Zapytałem, co tu robią. Oświadczyli, że są z jakiegoś rozbitego pułku. Zapytałem o broń, której nie mieli. Odpowiedzieli, że chłopi ich rozbroili. Nie dałem wiary temu tłumaczeniu i zaresztowałem ich. W tym momencie podszedł do mnie dowódca Straży Przedniej, młody podporucznik i zapytał, co tu się dzieje. Odpowiedziałem, że zaaresztowałem dwóch żołnierzy bez broni, którzy twierdzą, że chłopi ich rozbroili. Na to podporucznik: Świetnie, panie podchorąży, zaraz ich rozstrzelam. Oświadczył to też zatrzymany. Wówczas jeden z nich, starszy wiekiem rezerwista, powiedział: Panie poruczniku, panu wszystko jedno, czy rozstrzelacie nas tutaj, czy dwa kilometry dalej, a idziecie w stronę wsi, gdzie nas rozbroili. Może uda się udowodnić, że mówimy prawdę. To przekonało dowódcę. Polecił mi okrążyć wieś i na jedno miejsce spędzić mieszkańców. Wydałem odpowiednie rozkazy i już z daleka widziałem, że we wsi dzieje się coś nienormalnego, gdyż na widok wojska ludność próbuje uciekać. Kiedy wchodziliśmy do wsi, pod jedną ze stodół stało ośmiu mężczyzn i dwie kobiety. Pilnowali ich żołnierze z patroli, które okrążyły wieś. Zatrzymałem w tym miejscu swój pluton, a idący przede mną podporucznik zapytał zatrzymanych chłopów, kto rozbraja żołnierzy. Ukraińcy twierdzili, że o niczym nie wiedzą. Oficer oświadczył im, daję wam 10 minut do namysłu, jak nie powiecie, będziecie rozstrzelani. I do mnie. Panie podchorąży, trzy rkm -y. kazałem wystąpić obsługą. Żołnierze z RKM-ami stali 10 minut przed grupą zebraną pod stodołą. Po obu stronach Ukraińców żołnierze pilnujący zatrzymanych. Dowódca, spoglądając na zegarek, zaczął odliczać czas. 9, 8, 7, 6, 5 minut. Napięcie rosło. Chłopi robili wrażenie przerażonych. Żołnierze z RKM-ów ogłupiałych. Po odliczeniu ostatniej minuty padły komendy: Ładuj broń szczęknęły magazynki i ogień ciągły. Dla żołnierzy był to rozkaz do przesunięcia bezpieczników. Rozkaz ognia jeszcze nie padł. Ale Ukraińcy zrozumieli to chyba jako otwarcie ognia. Jeden z nich krzyknął, ja wiem, powiem. Inni rzucili się na niego, zaczęli go dusić. Stojący po bokach żołnierze roztrącili bijących się, wyciągnęli tego, który chciał mówić powiedział, że rozbrojono żołnierzy. Wskazał kilku winnych grupie, w tym jedną kobietę. Powiedział, gdzie ukryte są karabiny. Żołnierze skoczyli po nie do pobliskiej chałupy i po chwili przynieśli. Zatrzymanym żołnierzom zwrócono ich broń i zwolniono ich. Zostali wcieleni do którejś kompanii. Winni rozbrajania zostali natomiast przekazani patrolowi żandarmów. Żandarmi odprowadzili tych ludzi w krzaki. Ruszając dalszy marsz, przechodziliśmy koło tych zarośli. Słyszeliśmy odgłosy chyba bicia pasami i krzyki. Później kilka strzałów pistoletowych. Było to nasze pierwsze spotkanie z dywersją ukraińską. Kiedy armia czerwona przekraczała naszą ówczesną granicę, znajdowaliśmy się w pobliżu Kamienia Koszyrskiego, a więc w południowej części Polesia. Ale ta sytuacja, ten bunt, jeżeli mogę użyć takiego określenia, nie wziął się znikąd. Czy mógłbyś nakreślić jakiś rys historyczny? Jak wyglądały te relacje między Polakami a mniejszościami narodowymi w II Rzeczypospolitej, czyli przed wojną? Rzeczywiście to, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku, nie wzięło się znikąd. Polska odradza się jako kraj po bardzo długim okresie nieistnienia jako byt państwowy, co powoduje, że ludność, która zamieszkuje granicę nowej, odrodzonej Rzeczypospolitej, jest bardzo różnorodna etnicznie, językowo, wyznaniowo i według spisu powszechnego z 1931 roku, formalnie ludności, która określa się jako Polska, jest prawie 70%. Natomiast nieco ponad 30% uznaje się w wymiarze narodowym za przedstawicieli innych nacji. Tutaj najwięcej jest Ukraińców, 15%, Żydów, 8,5%, Białorusini, Litwini, Niemcy, nawet Czesi. Więc jest druga Rzeczypospolita pospolita państwem wieloetnicznym, wieloreligijnym, a nawet wielojęzykowym. Władze w Warszawie mają problem, jak scalić różne nacje, różne narody w jednym państwie. Nie jest to proces łatwy, dlatego że nowe państwo polskie jest biedne. Nie gwarantuje tej stabilizacji, nie gwarantuje tej przewidywalności, które kiedyś przed Wielką Wojną gwarantowały wielkie, bogate albo przynajmniej stabilne mocarstwa, jak Rosja czy Niemcy. Polska jest krajem biednym, jest krajem, który od środka rozrywany jest licznymi problemami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi. Najbiedniejsza jest Polska Wschodnia, właśnie ta Polska, którą czasem nazywano Polską B albo nawet Polską C. Kresy od Litwy i Łotwy na północy po granicę rumuńską na południu. Mamy więc obszary dzisiejszej Litwy Południowej, mamy obszary Białoruskie, wreszcie na południu od wielkich Bagin Prypeckich mamy. Najpierw Wołyń, a potem mamy Galicję, czyli obszar Małopolski Wschodniej i ta cała ściana wschodnia jest w większości zamieszkiwana właśnie przez te mniejszości, przez Białorusinów, Litwinów i Ukraińców. Czy władze centralne, władze w Warszawie w jakiś sposób próbowały, podejmowały jakieś działania, które miały doprowadzić do integracji tych wszystkich narodowości w ramach jednego państwa polskiego, tak żeby wszyscy ci ludzie czuli jakiś związek i byli zadowoleni z tego, jak funkcjonują w ramach tego jednego społeczeństwa? Tak, oczywiście. Nasze władze podejmowały takie wysiłki, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie był to proces linearny, dlatego że w zależności od okoliczności centralna władza w Warszawie albo starała się budować relacje z mniejszościami poprzez nadawanie im elementów albo autonomicznych, albo zachęcania mniejszości do integracji wewnątrz kraju poprzez działanie na poziomie centralnym, czyli na przykład przedstawiciele mniejszości narodowych mieli swoich posłów, mieli swoich senatorów, mogli zajmować określone stanowiska, ale to nie miało charakteru linearnego Koncepcje relacji między Polakami a mniejszościami były zmienne. Inne były przed zamachem majowym, inne były po przejęciu władzy przez sanację, ale i sama sanacja nie była tutaj monolitem w podejściu do mniejszości narodowych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że władze centralne naszego państwa na wielu płaszczyznach stosowały odpowiedzialność zbiorową, co prowadziło do poróżnień o charakterze narodowościowym i etnicznym. Dlatego, że część ludności II Rzeczypospolitej, zdecydowana większość, po prostu chciała żyć, chciała normalnie funkcjonować pod administracją, która w danym momencie istniała. Ukraińcy, Białorusini czy Żydzi, nawet jeżeli w większości nie identyfikowali się z państwem polskim, to jednak akceptowali je, ale były skrajności i po naszej stronie, i po stronie mniejszości. Największy konflikt mieliśmy przez cały okres międzywojenny, oczywiście z Ukraińcami. Bo z jednej strony byli Ukraińcy ugodowi, można by powiedzieć propaństwowi, którzy akcentując z jednej strony swoją odrębność narodową, akceptowali fakt, że są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Była organizacja ukraińska UNDO, która była legalną reprezentacją narodu ukraińskiego, ale z drugiej strony byli nacjonaliści ukraińscy z UWO, z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, czy potem z OUN, czyli z, z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy otwarli i wrogo występowali z bronią w ręku, szerząc terror przeciwko państwu polskiemu. I niestety z perspektywy czasu należy powiedzieć, że cel, jaki postawili sobie tacy ludzie jak Stepan Bandera, aby zantagonizować Polaków i Ukraińców, on został osiągnięty, dlatego że mimo, że OUN na tle wielu milionów Ukraińców, liczebność tej organizacji w Drugiej Rzeczypospolitej, co do liczby członków, co do liczby aktów terroru, ona była mimo wszystko ograniczona. Ona była mała, ale ale była głośna i działanie ukraińskich nacjonalistów prowadziło do odpowiedzialności zbiorowej. Rząd w Warszawie represjonował duże grupy ludności, co wpisywało się właśnie w politykę ludzi takich jak Bandera, aby zantagonizować. I już w roku 1930 była ze strony władz polskich duża operacja na obszarze Małopolski Wschodniej, na obszarach galicyjskich, gdzie prowadzono akcje represyjne, one objęły prawie Pół tysiąca wsi. Potem w 1937-1938 roku, zwłaszcza w województwie tarnopolskim, również polska policja czy wojsko polskie prowadziło różnego rodzaju akcje pacyfikacyjne, które były wymierzone w działanie ukraińskich nacjonalistów, czy szerzej były wymierzone w akty nieposłuszeństwa, niesubordynacji przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Czyli te relacje polsko-ukraińskie, zwłaszcza w latach 30., a zwłaszcza po roku 1934, kiedy to OUN dokonał udanego zamachu na ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego, to był czerwiec 1934 roku. Od tego czasu tak naprawdę te relacje już się tylko pogarszały. A jak wyglądały te relacje z innymi mniejszościami narodowymi? Bo te oczywiście, tak jak mówisz, Ukraińcy są tutaj najbardziej znanym przypadkiem, ale tych mniejszości, jak powiedziałeś wcześniej, było dużo więcej. Czy... Ze wszystkimi wyglądały one tak źle? Znaczy, ja bym nawet nie powiedział, że z ukraińską mniejszością te relacje wyglądały aż tak źle. Natomiast istniał zaczyn konfliktu. Ten konflikt się tlił, więc była świadomość ze strony polskich ośrodków decyzyjnych, że ludność ukraińska nie jest w 100% pewna. To znaczy, że ludność ukraińska jest podatna na indoktrynację, na propagandę nacjonalistów ukraińskich, co przekładało się na przykład na to w roku 1939, że kiedy marszałek śmigły Ryc zarządzał Zarządzał mobilizację, to celowo mobilizacja na obszarach województw z dominacją ludności ukraińskiej, w województwie lwowskim, tarnopolskim czy stanisławowskim, ona w części okręgów została opóźniona, bo obawiano się pewnych działań antypaństwowych. Natomiast drugą wielką mniejszością w Polsce była ludność żydowska, ale te relacje też były dalekie od ideału. Była też mniejszość litewska, była mniejszość białoruska, to o tym często zapominamy. Często ten temat kresów sprowadzamy do relacji polsko-ukraińskich, ale niewiele lepiej wyglądały te relacje z białorusinami. Najlepszym przykładem co to znaczy, niech będzie postać sławnego pułkownika Ludwika Bociańskiego. A kim był pułkownik Bociański? Bo to jest taka postać, która nie przewija się na pierwszych kartach historii II. Postać pułkownika Ludwika Bociańskiego ktoś powie, że to jest taki klasyczny archetyp sanacyjnego oficera. Bociański miał piękną kartę w okresie walk o niepodległość 1918-1919-1920. Potem w 1926 roku poparł Piłsudskiego w czasie zamachu stanu, co powodowało, że był w najbliższym kręgu władz. W roku 1935 został wojewodą wileńskim, czyli trafił na kresy. Z jednej strony można by powiedzieć, że był turbopatriotą, ale z drugiej strony bodaj to właśnie jego, Czesław Miłosz określił jako człowieka silnej ręki i słabej głowy. Było wielu takich oficerów silnej ręki i słabej głowy, którzy chcieli na siłę polonizować mniejszości na kresach. I z jednej strony pociańskim ograniczał, gdzie tylko mógł, autonomię Litwinów i Białorusinów. Na przykład rozwiązał towarzystwo, Kultury Białoruskiej. Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury. Kazał zamykać cerkwie i kaplice, rugował Kościół Prawosławny, karał ludzi za używanie, posługiwanie się językiem litewskim w nadmiarze. Pisał memoriały, w których mówił, że należy tych ludzi jak najbardziej polonizować. My, Polacy, mamy świadomość germanizacji, i my mamy świadomość rusyfikacji. U wielu Białorusinów, Litwinów, Ukraińców w okresie międzywojennym, a zwłaszcza w latach 30., rodziło się przeświadczenie, że są na siłę polonizowani. Czyli stosowali de, de facto te same metody, które wobec nas stosowali Niemcy w zaborze niemieckim, czy Rosjanie w zaborze rosyjskim. To należy niuansować, dlatego że to są różne, nieidealnie do siebie pasujące porównania, bo ta ludność miała prawo do swojej kultury. Do swojej autonomii w wymiarze rodzącej się świadomości narodowej, ale z drugiej strony ewidentnie była traktowana jako ludność drugiej kategorii w Rzeczpospolitej. Było hasło, że Polacy są u siebie i tylko Polacy mogą o sobie stanowić, a mniejszości muszą się dostosować. Czasami prowadziło to do bardzo trudnych sytuacji. Tutaj takim ciekawym przykładem jest kwestia rugowania prawosławia z ziem Chełmszczyzny i Lubelszczyzny. Nawet na zachód od Bugu w Janie Włodawy, Parczewa, Hełma, Zamościa, w latach 30. część ludności uważała się za Ukraińców i władze centralne krzywo na to patrzyły. I jednym z elementów jakby polonizacji tej ludności było nawracanie ją na katolicyzm. Dlatego, że mieliśmy w II Rzeczypospolitej wiele wyznań. Mieliśmy Niemców, których powszechnie łączono z protestantyzmem, mieliśmy Żydów, mieliśmy Polaków, których utożsamiano z katolicyzmem mieliśmy Ukraińców galicyjskich, których utożsamiano z grekokatolicyzmem, mieliśmy Ukraińców postrosyjskich, którzy zamieszkiwali Wołyń, Podlasie, Białorusinów, który z kolei utożsamiano z prawosławiem. I na przykład w latach 38-39 na obszarze Lubelszczyzny, Hełmszyzny Polesia trwała akcja rozbiórek cerkwi prawosławnych. Dlatego, że starano się miejscową ludność zachęcać do tego, aby przechodziła na katolicyzm. To był szerszy Projekt państwowy, dlatego że prawosławie utożsamiano z rosyjskim zaborem. Uważano, że w XIX wieku setki tysięcy Polaków zostało zrusyfikowanych i przeszło na prawosławie, i władze w Warszawie chciały ich, tak jak mówiły, tak jak uważały, chciały ich ponownie przywrócić na łono Kościoła katolickiego, a tak naprawdę chodziło o polonizację tej ludności. I już od 1918 roku w Polsce albo rozbierano, albo zamykano setki cerkwi. One już w latach 30 w wielu miejscach stały puste, ale wciąż stały. W roku 38 przystąpiono do masowej rozbiórki tego typu obiektów. W 38 roku na zachód od Bugu rozebrano kolejnych około 100 cerkwi, co wiązało się z protestami i buntami miejscowej ludności. Słowem, kiedy zobaczymy na tą mozaikę wielonarodowej Rzeczypospolitej, kiedy zobaczymy ile było Ile było wzajemnych animozji pomiędzy Polakami, Ukraińcami, Żydami, Białorusinami, Litwinami, Niemcami, to musimy sobie zdawać sprawę, że ta druga Rzeczpospolita, kiedy zagroziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo, nie była ani silna, ani gotowa, ale przede wszystkim nie była zwarta bo było to hasło silni, zwarci, gotowi. My w roku 1939 niestety nie byliśmy silni, bo mieliśmy słabą gospodarkę, nie byliśmy gotowi, bo do takiej wojny jak nadchodziła biedne państwo polskie być gotowe nie mogło i niestety nie byliśmy też zwarci. 35 milionów ludzi, 1 trzecia mniejszości narodowe o niepewnej postawie politycznej. Rozmawialiśmy o Czechosłowacji, która miała ponad 3 miliony Niemców w państwie wieloetnicznym, które nie było pewne postawy swoich żołnierzy. Nie wiedzieć czemu, często nie przenosimy tego w naszej świadomości jeden do jednego na nasz grunt. Ale tak naprawdę my mieliśmy dokładnie ten sam problem. Jeżeli nasze państwo zaczęłoby przegrywać, jeżeli nasze państwo zaczęłoby ponosić klęski, to było podatne na wewnętrzną imprezę w oparciu o mniejszości narodowe, zwłaszcza na odcinku ukraińskim. Ale, i chcę to wyraźnie podkreślić, musimy w tej narracji być jak najdalej od uogólnień, bo w roku 1939 większość Ukraińców, czy Białorusinów, czy Żydów, którzy zostali powołani do wojska polskiego, to póki to wojsko polskie walczyło, miało komendę, to dochowali wierności przysiędze wojskowej. To w takim razie, ilu tych obywateli polskich, niepolskiej narodowości, jeżeli tak mogę powiedzieć, znalazło się ostatecznie w wojsku polskim we wrześniu 1939 roku. Tutaj raczej musimy mówić o pewnym szacunku, ale było to 250-300 tysięcy ludzi, w tym samych Ukraińców dużo ponad 100 tysięcy. Zresztą żołnierz ukraiński w służbie Wojska Polskiego, raczej obywatel Polski pochodzenia ukraińskiego w służbie Wojska Polskiego walczył dobrze. Natomiast kiedy nasze państwo zaczęło się załamywać, to to rozprężenie sił zbrojnych dotykało wszystkich, nie tylko Ukraińców, Białorusinów, ale również Polaków. A jak podchodzono do tych mniejszości narodowych w Wojsku Polskim? Czy starano się tych obywateli w jakiś sposób rozśrodkować w jednostkach Wojska Polskiego, czy też tworzono specyficzne na przykład ukraińskie pułki? Polska była państwem wieloetnicznym. System mobilizacyjny Inny oparty był o okręgi wojskowe, gdzie mobilizowano określone dywizje i brygady. To powodowało, że duża część ludności była rekrutowana z obszaru, na którym stacjonował w okresie pokoju dany pułk czy dana dywizja. Były więc jednostki dywizje z dużą domieszką mniejszości narodowych i takie, gdzie tych mniejszości było bardzo mało. Zasadniczo możemy powiedzieć, że korpus oficerski był polski. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, to Polacy i tak byli przecież nacją absolutnie dominującą. My, jako Polacy, zamieszkiwaliśmy również Kresy dziesiątkami i setkami tysięcy. Na obszarze Wileńszczyzny to Polacy, a nie Litwini stanowili większość. Bardzo duża mniejszość, w tym wypadku Polska, zamieszkiwała przecież województwo lwowskie, tarnopolskie czy stanisławowskie. Na Wołyniu, w Galicji, Ukraińcy i Polacy byli sąsiadami. Były polskie wsie, były ukraińskie wsie. W związku z czym w dywizjach formowanych na kresach byli i Polacy, i Ukraińcy, i Białorusini. Były różne nacje. Polska w marcu 1939 roku weszła w tryb przygotowań do wojny, poczuliśmy się już bezpośrednio zagrożeniem przez Hitlera. W tym czasie, mając świadomość zagrożenia na tyłach, polska policja i Wojsko Polskie prowadziły w Małopolsce Wschodniej zakrojoną na szeroką w skalę akcję antydywersyjną. Na przykład w styczniu, w lutym, w marcu 1939 roku dokonano licznych aresztowań przedstawicieli OUN bądź ludzi podejrzanych o współpracę z ONZ. Szacuje się, że zatrzymano wówczas nawet do 3 tysięcy ludzi. Cała organizacja ukraińskich nacjonalistów liczyła prawdopodobnie kilkanaście tysięcy członków. Więc było to silne uderzenie w podziemie ukraińskich nacjonalistów, ale rzecz charakterystyczna. W październiku 1938 roku Hitler po Monachium przejuż do bezpośredniej konfrontacji militarnej i między innymi zaczyna składać Polsce propozycja tak naprawdę żądania współpracy, zerwania z Francją współpracy polsko-niemieckiej. W tym samym czasie do szefa Abwery Wilhelm Canaris uaktywnia ponownie dotąd uśpione relacje z ukraińskimi nacjonalistami. To znaczy od jesieni 1938 roku Niemcy zaczynają badać grunt pod ewentualne ukraińskie powstanie w Galicji przeciwko państwu polskiemu. Niemcy planują sformować tzw. Legion Ukraiński, planują wystawić kilkanaście tysięcy dywersantów ukraińskich celem destabilizacji Małopolski Wschodniej. Te procesy przyspieszają wiosną, latem 1939 roku, czyli można by powiedzieć, że jest to jeden z czynników niemieckiego planowania strategicznego. To się załamie potem po 23 sierpnia 1939 roku po pakcie Ribbentrop-Mołotow, ale ta karta ukraińska będzie w rękach niemieckich cały czas, nawet Hitler w jakim zakresie będzie szantażował Stalina we wrześniu 1939 roku, bo w tej korespondencji dyplomatycznej będzie stwierdzenie, że Niemcy oczekują interwencji Armii Czerwonej, bo inaczej dadzą zielone światło Ukraińcom do budowania własnej państwowości na obszarze Wołynia czy Galicji, co oczywiście dla Związku Radzieckiego, który jest panem większości Ukrainy, będzie czynnikiem wybitnie niekorzystnym. I kiedy armia niemiecka zbliża się do Małopolski Wschodniej, kiedy forsuje san, kiedy oddziały niemieckie docierają do Lwowa, to ukraińscy nacjonaliści podnoszą głowę. 12 września 1939 roku rozpoczynają się pierwsze akcje dywersyjne, terrorystyczne i sabotażowe. Tutaj na plan pierwszy wysuwa się próba oponowania miasta Stryj w nocy z 12 na 13 września 1939 roku. Jest to początek akcji ukraińskich nacjonalistów, akcji dywersyjnych, terrorystycznych, próba zajmowania mniejszych miasteczek, próba likwidacji administracji polskiej, napady na dwory, napady na mniejsze posterunki policji państwowej, a nawet ataki na przemieszczające się kolumny wojska polskiego. To przede wszystkim dotyka województwo stanisławowskie i województwo tarnopolskie, czyli tam, gdzie ten żywioł nacjonalistyczny ukraiński jest najsilniejszy, i tam, gdzie w latach 30. można by powiedzieć, te starcia, te zwarcia na tle etnicznym były najsilniejsze. I spójrzmy do dokumentów, czyli nie ma jeszcze interwencji Armii Czerwonej, nie ma jeszcze całkowitego rozpadu państwa polskiego, kiedy zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej zaczynają się dziać bardzo przykre rzeczy, zwłaszcza obszar powiatu mrzeżańskiego, czy takie miejscowości jak Żydaczów, czy Mikołajów, stają się świadkami wystąpień zbrojnych ukraińskich nacjonalistów, co wiąże się z walkami z polską policją, z polskim wojskiem, ale również te akcje są wymierzone przeciwko polskiej ludności. Czasem te grupy ukraińskich nacjonalistów są całkiem silne, świadczy o tym choćby potyczka pod nadiatyczami, gdzie oddziały policji państwowej miały olbrzymi problem. Żeby poradzić sobie z nimi, trzeba było interwencji wojska polskiego. Podobnie odbicie Stryja 13 września wymagało interwencji jednostek wojska polskiego. Tam schwytano z bronią i natychmiast rozstrzelano około 40 nacjonalistów bo prawo wojenne było tutaj bezwzględne. Ludzi, których posądzano o udział w tego typu działaniach, natychmiast rozstrzeliwano. Ale czy do czasu wkroczenia Armii Czerwonej do, na tereny Rzeczypospolitej ten swoisty bunt na kresach miał charakter raczej incydentalny, czy to już było poważne, powiedzmy, wystąpienie antypaństwowe? Do 16 września łącznie możemy tak naprawdę mówić o incydentach, dlatego że to były procesy, w które łącznie zaangażowanych Stało tylko kilka tysięcy ludzi, a straty po obu stronach nie przekroczyły tysiąca ofiar. Więc, jakkolwiek zabrzmiałoby to zimno, to statystycznie ta działalność ukraińskich dywersantów, chociaż tak silnie dzisiaj zakorzeniona w naszej świadomości, która była czymś głośnym również wtedy, ona w wymiarze wielkich liczb niewiele znaczyła. To były rzeczy nieistotne, tak naprawdę. Oczywiście, opanowanie jakiegoś mostu, czy próba zdobycia miasteczka, ataki na posterunki policji wprowadzały chaos, wprowadzały zamęt, wprowadzały nerwowość, ale ta dywersja ukraińska niewiele Niemcom jeszcze dawała. Natomiast wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej 17 września 1939 roku zmieniła wszystko. Oczywiście pamiętajmy też o jednym bardzo ważnym czynniku. Już 13 września 1939 roku naczelny wódz, marszałek Śmigły-Rydz, nakazał ewakuację całego obszaru wschodniego kraju, wycofanie wojsk na tzw. Przedmoście Rumuńskie. Ale nie udało się tak naprawdę rozpocząć tego procesu w pełni do 17 września, kiedy uderzyła Armia Czerwona. Wejście Armii Czerwonej na kresy wschodnie spowodował, że uznano powszechnie, że dalszy opór jest bezsensowny i że Polska poniosła całkowitą klęskę i że nastąpił zwany Czwarty Rozbiór Polski. Ale mówimy tutaj o powszechnym poczuciu wśród całego narodu polskiego, nie tylko o mniejszościach? Tak, w dużej mierze tak, dlatego że to za załamało wolę walki wielu ludzi. Ta walka już wtedy była z góry skazana na porażkę, ale proces dezintegracji administracji, proces dezintegracji wojska polskiego, rozchodzenie się oddziałów poprzez zaniechanie oporu, poprzez masowe dezercje, już wcześniej te procesy miały miejsce, ale teraz one wystąpiły ze znacznie większą siłą, ponieważ ludzie że dalsze angażowanie się w obronę państwowości polskiej straciło sens. W największej skali te zjawiska wystąpiły na kresach wschodnich, ponieważ ludność białoruska-ukraińska stwierdziła, że dalsza walka nie ma sensu. Służba w wojsku polskim często nie ma sensu, należy wracać do swoich. I teraz chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Białoruska-ukraińska mniejszość na wschodzie to były miliony ludzi, i absolutna większość tych ludzi przyjęła nowe wydarzenia polityczne. I klęskę państwa polskiego nazwijmy to w sposób obojętny, nawet ze strachem, bo kończyło się coś, co znali, a dopiero nadchodziło coś nowego, a nastał czas anarchii i chaosu. Absolutna większość Ukraińców, Białorusinów czy Żydów nie wystąpiła czynnie przeciwko upadającej Polsce. I wyraźnie, mając na uwadze powyższe zastrzeżenie, należy jednak powiedzieć, że dziesiątki tysięcy spośród milionów przedstawicieli mniejszości etnicznych na wschodzie Polski podjęło jednak czynne działania o charakterze antypaństwowym i antypolskim. To znaczy rozpoczął się demontaż państwa polskiego, w tym sensie, że zaczęto rozgrabiać mienie państwowe, w życie społeczne wkradł się chaos i element przestępczy zaktywizował się, a zanim poszła część ludności cywilnej, według porzekadła, że okazja czyni złodzieja. Rozpoczęły się rabunki, rozpoczęły się napady, grabieże, na przykład własności i państwowej i własności wielkich gospodarzy ziemskich, ziemian polskich, którzy dysponowali najlepszymi, najbogatszymi majątkami na wschodzie, rozpoczęły się akcje wymierzone na przykład w polskich osadników wojskowych, dlatego że nasze władze prowadziły taką politykę, że osiedlały polskich żołnierzy, kombatantów na ziemiach wschodnich, powstawały polskie kolonie, polskie miasteczka. Czyli jednym słowem, na Wresach wybuchła swoista anarchia, która obróciła się przeciwko Polakom, którzy dysponowali większym majątkiem niż mieszkający tam Białorusini czy Ukraińcy. Czy można by powiedzieć miejscowi, bo 6% mieszkańców Polesia stwierdziła, że nie jest ani Ukraińcami, ani Polakami, ani Białorusinami, tylko jest miejscowa. Natomiast tak, rzeczywiście, nastał chaos, a w chaosie zawsze tak jest, że kiedy ulegają erozji relacje społeczne, kiedy ulega erozji układ władzy, to to anarchia rodzi grabież, anarchia powoduje, że ludzie biedni starają się mają się czasami w sposób nieuczciwy i szybko wzbogacić się na tych, którzy coś wcześniej osiągnęli. Przy tych dysproporcjach, przy tej biedzie, która panowała w II Rzeczypospolitej, no to biedne chłopstwo wsi białoruskiej czy ukraińskiej było niezwykle często łasę na zamożne gospodarstwo na przykład polskiego, bogatego ziemianina. Ale chcesz powiedzieć, że właśnie to anarchia miała bardziej charakter zwykłych napadów rabunkowych, grabieży niż takiego mocnego akcentu narodowościowego? Naprawdę od 17 września 1939 roku polska administracja i wojsko polskie musiało się na wschodzie, od Wilna na północy, pokuty na południu, zmierzyć z trzema różnymi zagadnieniami. Wszystkie trzy były jednak dla nas równie zabójcze. Po pierwsze, na obszarze Małopolski Wschodniej i Wołynia wystąpiły ze zwiększoną siłą ruchy ukraińskich nacjonalistów, które, widząc załamanie się państwa polskiego, a prowadząc już działania dywersyjne od 12 i 11 września, no, wzmogły te akcje. Czyli na południowo wschodniej Polsce mieliśmy do czynienia z zaczątkami zgoła ludobójstwa, bo kilka polskich wsi zostało zniszczonych, sławna zbrodnia, chociażby w sławentynie w nocy 17 na 18 września, gdzie nie tylko administracja polska została zaatakowana, tam została zaatakowana po prostu polska wieś. I takich przypadków było kilkadziesiąt. Więc z jednej strony mierzyliśmy się z tą kwestią ukraińskich nacjonalistów, ale w wymiarze wielkich liczb, tak jak powiedziałem. To zagrożenie było bolesne, było poważne, ale nie było główne ani zasadnicze. Na północ, powiedzmy, od Bagien-Prypeci mierzyliśmy się z jednej strony z komunistycznymi radzieckimi grupami dywersyjnymi i w ogóle z przedstawicielami komunistycznymi, i to było jakby drugie zagrożenie, ale również tak jak ukraińscy nacjonaliści, tak komuniści stanowili zdecydowaną mniejszość. Natomiast największym problemem była działalność, która nie miała charakteru politycznego ani która tak naprawdę nie miała charakteru narodowościowego. Największym zagrożeniem był pospolity bandytyzm, który wytworzyła sytuacja pustki, jaka zaczęła tworzyć się po rozpadzie polskiej administracji. To nie był długi czas, to były ostatnie dwa tygodnie września, pierwszy tydzień października, ale mówimy o tym, że dziesiątki tysięcy biedoty miejscowej podjęło wysiłki i próby wzbogacenia się i ten klasyczny rabunek był najszerszym zagadnieniem. To nie zmienia faktu, że ludność, która wypowiedziała posłuszeństwo państwu polskiemu, siłą rzeczy, jak wrogów od tego momentu traktowało polskich policjantów, polskich żołnierzy i polską administrację cywilną. I oto po 17 września 1939 roku ziemię wschodniej Polski zalała społeczna anarchia. I tak jak powiedziałem, absolutna większość ludzi przyjęła to z przerażeniem, z trwogą i z obojętnością. Ale jednak skala wystąpień antypolskich, czy można by nawet powiedzieć często, że przeciwko komuś, kto coś posiadał, była bardzo poważna. I też wielu ludzi się bało, bało się nowego i starało się jakoś do tego nowego przystosować. To powodowało, że zwłaszcza na obszarze białoruskim, na obszarze Polesia, nawet na obszarze Podlasia, część ludności białoruskiej i część ludności żydowskiej, starając się przypodobać nowo wkraczającej władzy, przyjmowała je, jak to się mówi, kwiatami i triumfalnymi bramami. To szczególnie kuło w oczy polskich patriotów i żołnierzy polskich, którzy chcieli wciąż walczyć. Bo oto, wyobraźmy sobie sytuację, że w jakiejś miejscowości żyje wiele różnych nacji. Polacy, Żydzi, Białorusini czy Ukraińcy. I przez te 20 lat tą uprzywilejowaną grupą są Polacy. I Polska jest administracja, a państwo polskie podkreśla to przywiązanie do patriotyzmu, do kultywowania tradycji narodowych, polskich tradycji narodowych. I oto w godzinie próby w godzinie załamania się polskiej państwowości, przedstawiciele innych nacji, ale nie wszyscy, ale określona grupa wypowiada to posłuszeństwo, stawia bramy triumfalne dla Niemców, dla Rosjan, Wywiesza swastyki, wywiesza czerwone gwiazdy, i cyrelicą lub po niemiecku pisze: Witamy naszych wyzwolicieli. Takich wsi, takich miasteczek na kresach były setki. I to był dla nas wstrząs, bo oto polska ludność tych terenów była zagrożona, a mówimy o setkach tysięcy Polaków, którzy tam przecież mieszkali często z dziada z pradziada. Bardzo zagrożone były majątki ziemskie, czyli ziemiaństwo polskie zostało uderzone w pierwszej kolejności, bo ono coś posiadało. I wreszcie wciąż funkcjonujące na kresach oddziały Wojska Polskiego i Polskiej Policji znalazły się w sytuacji, gdzie ludność miejscowa stała się im wroga. Czyli na terenach II Rzeczypospolitej Wojsko Polskie nie miało już tylko za wroga Wehrmachtu, Armii Czerwonej, Armii Słowackiej, ukraińskich nacjonalistów. Teraz musiało często walczyć z bliżej nieokreślonymi grupami, jak to się mówiło czasami, zrewoltowanego chłopstwa. I Wojsko Polskie nie dawało tutaj pardonu. To była gorycz katastrofy. Września 1939 roku. Bijesz się z Wehrmachtem, bijesz się z Armią Czerwoną, a koniec końców jeszcze dostajesz tak zwane strzały z zawęgła gdzieś na białoruskiej czy ukraińskiej wsi i w odwecie palisz całą wieś. A każdego, kogo złapiesz z karabinem, albo posądzisz go o to, że ma karabin, czy miał karabin, rozstrzeliwujesz. Dla historyka wojskowości, który śledzi kampanię 1939 roku, to te relacje z kresów są wstrząsające, a zachowało się ich przecież bardzo dużo. Tutaj przede wszystkim dzięki tej. Historii samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, którą generał Kleberg zbierał z wojsk i z północy Polski i z południa, bo u Kleberga byli żołnierze, którzy przeszli przez kowel, a były też jednostki, które przebijały się nawet z Wileńszczyzny, grodzieńszczyzny, tysiące żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Potem przeszło na Lubelszczyznę i zasiliło poklęsce wrześniowej konspiracje, wyjeżdżali ci żołnierze do Francji, złożono setki. Relacji z tego, co się wydarzyło. Zachowało się mnóstwo relacji, które budzą grozę o tym, że wojsko polskie przebijać się musiało często przez wrogie miejscowości, i czasami walką musiało przepychać się gdzieś na zachód, ale nie w walką z Armią Czerwoną, tylko właśnie, albo z dywersantami komunistycznymi, bo armia Czerwona miała swoich dywersantów również, albo zgoła musiała tłumić bunty o charakterze wystąpień kryminalnych. Weźmy chociażby relacje podpułkownika. Tadeusza Śmigielskiego, który służył w dywizji Brzoza. Śmigielski wspominał tak. W miejscowości Soszyczno przyszło natomiast po raz pierwszy do starcia z dywersyjnymi oddziałami ukraińskimi, które wystąpiły w formie silnie agresywnej z inicjatywą pełną energii. Zaraz w pierwszym starciu z Bałonem 80. Pułku Piechoty padł zabity dowódca major Tadeusz Król, notabene bardzo dobry bojowy dowódca Bałonu. Jeden porucznik rezerwy, jeden szeregowy i było kilku rannych. Dowódcą po stronie ukraińskiej był oficer rezerwy o pseudonimie Bezruczka przez cały czas Marszu Grupy Poleskiej, Aż do Bugu walczyliśmy w każdej wiosce z mniej lub bardziej zorganizowanymi oddziałami dywersyjnymi miejscowych komunistów. Serce ściskało się na widok przelewanej krwi i licznych zabitych, kiedy wszyscy uprzytomnili sobie, że jest to owoc i następstwo dwudziestoletnich rządów administracji polskiej na Wołyniu. Po przekroczeniu Bugu, jakbyśmy się znaleźli w innym kraju, serdeczna życzliwość i ofiarność mieszkańców wprowadzała nas wprost w zdumienie. Tutaj tytułem uwagi podpułkownik Śmigielski nieco się myli. Tak jak już wcześniej mówiłem, rządy polskiej administracji w okresie międzywojennym były niejednorodne. To nie jest tak, że to było tylko i wyłącznie następstwo dwudziestoletnich rządów w rozumieniu gnębienia czy prześladowania mniejszości. To określenie jest jednak na wyrost. Co nie zmienia jednak faktu, że rzeczywiście zjawisk o charakterze ograniczania praw mniejszości było na tyle dużo, że te ukraińskie, you Organizacje nacjonalistyczne znajdowały posłuch u wielu ludzi, zwłaszcza kiedy państwo polskie zachwiało się w posadach, i nie ma niestety racji pułkownik śmigielski, kiedy mówi, że kiedy przekroczono Bóg, to jakby znaleziono się w innym kraju. Bo tak jak powiedziałem, właśnie po przekroczeniu bógu w rejonie Parczywa czy Włodawy miejscowa ludność utożsamiająca się z tosem ukraińskim miała w pamięci likwidację miejscowych cerkwi i próby przechodzenia na katolicyzm. I tak naprawdę. Dopiero w rejonie Parczewa i Radzynia oddziały samodzielnej grupy operacyjnej Polesie znalazły się na ziemiach, gdzie ludność była im całkowicie przychylna, ale jeszcze nawet w rejonie Chełma i Włodawy na obszarach, które dzisiaj leżą w Polsce, miały miejsce liczne przypadki wystąpień ludności cywilnej przeciwko wojsku polskiemu i policji, włącznie z mordowaniem grup maruderskich. I żeby nie być tu gołosłownym, przytoczę teraz dosyć długą, ale interesującą relację porucznika rezerwy Czesława Buniewicza który służył w Doborowej pierwszej dywizji piechoty legionów i on również jako żołnierz pierwszej dywizji piechoty walczył w samodzielnej grupie operacyjnej Poleś. Po przekroczeniu Bugu oddziały polskie wciąż musiały stykać się z dywersją i porucznik wspominał tak. Koło południa, a chodzi tu już o 28 września 1939 roku. Koło południa nastąpił ubezpieczony marsz w stronę Parczewa, nasz Baon znajdował się w straży przedniej. Pod wsią Kodeniec faktycznie w rowie znaleźliśmy wywrócony samochód, a w nim zabitego podporucznika rezerwy, zdaje mi się, że Skielc. Zabraliśmy go ze sobą i pochowaliśmy na cmentarzu w Parczewie. Wysłany silny patros zwiadowczy doprowadził paru chłopów ze wsi Kodeniec, którzy stwierdzili, że wielu miejscowych Ukraińców uzbroiło się i morduje pojedynczych żołnierzy lub mniejsze oddziały, rabując przy tym uciekinierów. W tych warunkach dowództwo rozkazało przeczesać Kodeniec, a złapanych z bronią w ręku brać do niewoli. Wyznaczone oddziały ruszyły po cichu do akcji i gdy o zmroku zbliżyły się do wsi, zostały ostrzelane silnym ogniem rebeliantów. Trudno było wymagać, aby dywizja zboczyła z osi marszu, jeśli drogę zastąpili jej zbuntowani nacjonaliści ukraińscy, którzy byli przecież obywatelami napadniętego państwa polskiego. Pomiędzy oddziałami był i nasz baon, który posuwał się wzdłuż drogi biegnącej przez wieś. Ogień był gwałtowny z jednej i drugiej strony. Zaczęli padać zabici i ranni. Trzeba było atakować i poza opłotkami, bo i stamtąd szedł bardzo silny ogień. Gdzieś koło północy zapalił się od strzałów czy też podpalenia dom w środku wsi, także Ukraińcy mogli nas lepiej widzieć i ostrzeliwać. Dowódca Bonu, kapitan w stanie spoczynku Bazyli Sobolew, prowadził sam natarcie i zachowywał się bardzo bojowo, stojąc na oświetlonej drodze i dowodząc. Za swoją odwagę ciężko zapłacił, bo trafiony pociskiem prosto w serce zginął śmiercią bohaterską. A przecież jako emeryt nie miał obowiązku walczyć. Dał przykład innym, młodym lub słabego ducha, i bohaterstwo swoje przypieczętował śmiercią. Pochowaliśmy go na cmentarzu w Parczewie, część jego żołnierskiej pamięci. Walka trwała z przerwami całą noc i przed świtem przeciwnik się wycofał, rozpływając się jak we mgle. Nasze oddziały zaczęły ściągać do wsi, przynosząc osobą zabitych i rannych. Jeńców przekazaliśmy do dowództwa, a dywizja ruszyła dalej do swego marszu ciekawa relację z tych wydarzeń pozostawił też na przykład kapral podchorąży Wacław Czyszek, który służył w 79 pułku piechoty. On opisując trasę marszu pod oddziałów samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, napisał coś takiego. Droga, marsz w pierwszej fazie w kierunku południowym bardzo uciążliwa, a po 17 września bardzo niespokojna. Na całej trasie, to jest od 11 września do 27 września, witano nas różnie, czasami kwiatami i łzami radości, a później uczucia mieszane ból, kiedy to ludność polska. Kwiatami niektóre, a nawet liczne wsie ukraińskie. Zaciętością i nienawiścią w oczach księża grekokatolicy. Celnymi strzałami z ukrycia, dywersanci niemieccy strzelali bardzo celnie. Strzałami z uciętych kabeków lub chałupniczej broni myśliwskiej, nacjonaliści ukraińscy. Koło wsi synowo zamordowano i zmasakrowano rotmistrza i sześciu łanów. Wreszcie umajonymi bramami i ustrojonymi domami, ale nie dla nas, niektóre małe miasteczka i osady. Czyli, jak zauważymy z relacji kaprala Czyszka, on rozróżnia różne reakcje. Nie opisuje zjawisk na kresach jako jednego procesu, tylko pokazuje, że różni ludzie zachowywali się różnie, że często nawet ukraińska ludność danej wsi żywiła żołnierzy, dawała im kwiaty, cieszyła się na widok Wojska Polskiego, podczas gdy następnej czekali już na nią ukraińscy nacjonaliści. To ważne, żeby nie generalizować postawy Ukraińców wobec drugiej Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku. To ważne, żeby pamiętać również o tym, że ponad 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich walczyło czasami bardzo dobrze w szeregach wojska polskiego, więc te postawy były bardzo różne. Działalność grup dywersyjnych, zwłaszcza ukraińskich nacjonalistów, znajdowała posłuch, zwłaszcza wśród nastawionej nacjonalistycznie młodzieży. Natomiast ludność starsza nie uczestniczyła w zbrojnych wystąpieniach przeciwko wojsku polskiemu czy policji. Natomiast kwestie kradzieży czy rozkradania majątku porzuconego bądź nieporzuconego tutaj już zataczała znacznie szersze kręgi. Kresy wschodnie stały się niebezpieczne dla wojska polskiego, jeżeli dowództwo polskie liczyło na to, że na wschodzie czy na południowym wschodzie, na przedmościu rumuńskim znajdzie oparcie. To tak naprawdę oparcia w miejscowej ludności, w miejscowej infrastrukturze zresztą ubogiej znaleźć nie mogło. Najsilniejszy ruch antypaństwowy wystąpił właśnie na obszarze małopolski wschodniej, na obszarze województwa lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. I to była dywersja ukraińska, ale były też i inne. I dla nas w naszej świadomości historycznej jest to niezwykle bolesne, dlatego że to nie był tylko rabunek, ale to również był mord, rozproszone grupy żołnierzy albo rozbrajano, a często zabijano zwłaszcza oficerów czy policjantów. Czyli dla nas w naszej narracji historycznej to jest rzecz niezwykle bolesna, a jednocześnie w jakimś zakresie wstydliwa, ponieważ nasi obywatele, obywatele II Rzeczypospolitej, wystąpili przeciwko państwu polskiemu. To niosło ze sobą straszne reperkusje na przyszłość na najbliższe lata tej strasznej drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku ukraińskie podziemie nacjonalistyczne było jeszcze słabe. Szacuje się, że z ręki grup dywersyjnych ukraińskich zginęło kilkuset, góra kilka tysięcy ludzi, bo bardzo szybko wkroczyła Armia Czerwona i terror innego typu, terror państwa radzieckiego przyszedł na tę ziemię, terror, który zresztą dotykał wszystkich. I ten terror o charakterze ludobójczym, oparty o właśnie narodowe, on jeszcze nie zdołał eksplodować z całą siłą we wrześniu 1939 Roku, ale on potem w okresie okupacji niemieckiej koniec końców doprowadzi do rzezi Wołyńskiej. Jednocześnie ludność polska, administracja polska, żołnierz polski poczuł się zdradzony przez wielu przedstawicieli mniejszości etnicznej. Tutaj zaczęła się właśnie we wrześniu 1939 roku budowa pewnego niewidzialnego muru między ludnością etnicznie polską, a na przykład ludnością żydowską. Bo chociaż większość ludności żydowskiej zachowała się biernie, to faktem jest, że część ludności żydowskiej na ziemiach wschodnich przyjmowała przybycie Armii Czerwonej z nadzieją, co wykopało rów wzajemnej niechęci pomiędzy Polakami a Żydami w warunkach, kiedy zaczynała się okupacja niemiecka. Bo oto wielu Polaków zaczęło utożsamiać mniejszość żydowską jako ludzi przychylnych antypolskim mocarstwom, a zwłaszcza Związkowi Radzieckiemu. Bo przecież jest niezaprzeczalnym faktem, że. W wyniku chaosu państwa polskiego w wielu miejscach tworzono jednostki samoobrony, czy tzw. milicji obywatelskiej, o charakterze komunistycznym, z czerwonymi opaskami, i wielu, zwłaszcza przedstawicieli młodzieży ukraińskiej, białoruskiej i żydowskiej, do takiej milicji wstępowała. I potem, w ramach odpowiedzialności zbiorowej, cała mniejszość etniczna była oskarżana, czy była postrzegana jako nielojalna wobec państwa polskiego. I już wtedy, we wrześniu 1939 roku, zaczął się tworzyć taki niewidzialny mur pomiędzy Polakami a Żydami na obszarach zajętych przez Niemców i przez Rosjan. To wielkie wystąpienie antypolskie na Kresach Wschodnich we wrześniu 1939 roku, ono nie było potem po wojnie w propagandzie PRL specjalnie eksponowane, bo ono świadczyło o tym, że nie ma tej przyjaźni, nie ma tej chemii pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Białorusinami, a przecież oficjalnie komunistyczna propaganda powojenna podkreślała to braterstwo broni, ten przyjaźń narodów Związku Radzieckiego i Polski. Oczywiście w jakimś zakresie mówiono o końcu tzw. pańskiej Polski, ale jednak nie eksponowano tych tragicznych wydarzeń. Więc polityka historyczna po wojnie nastawiona była na tłumienie, na wyciszanie tego wszystkiego. Co powoduje, że nawet dzisiaj ten temat nie jest tak eksponowany, nie jest szczególnie opisywany i trudno się zresztą temu dziwić. I tak jak jak powiedziałeś Kamilu, no to jest jeden z takich cięższych i trudniejszych tematów. I nawet dzisiaj można by powiedzieć, że to jest temat niechętnie wspominany. Poróżnienie się pomiędzy na przykład ludnością polską i żydowską na tle postawy części, podkreślam to, części to tej młodzieżowej części ludności żydowskiej na wieś o wkraczaniu armii czerwonej. Ta postawa proradziecka ona była bardzo widoczna na wschodnich, a nawet na obszarach między Wisłą a Bugiem, gdzie przecież do 28 września. 1939 roku oczekiwano Armii Czerwonej. To są takie bolesne rany, może nie niezabliźnione, ale chyba w jakimś zakresie zapomniane. No, dlatego mam nadzieję, że ten odcinek był małym kroczkiem do tego, żeby jednak wyjaśnić te niezwykle złożone sytuacje, które pojawiły się razem z upadkiem państwa polskiego w 39 roku. Ale nie przedłużając, dziękuję ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.